Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie w kilku słowach podsumujemy lekcję mówiącą o świętym i sprawiedliwym Bogu według Księgi Proroczej, Księga Joela. Księga Joela została napisana w czasie, kiedy to naród izraelski bardzo poważnie odstąpił od Boga. Ościenne narody wpływały niesamowicie na religijność, na duchowość, na zwyczaje, które powoli stały się nie naukami bożymi, ale naukami pogańskimi. Właściwie nastąpiło powszechne zepsucie i powszechne odstąpienie od Boga. Człowiek odwrócił się od Boga, a zwrócił się ku różnego rodzaju szatańskim kultom, które doprowadziły do katastrofy narodowej. I wtedy spadły na Izraela przeróżne plagi. Plagi te miały przede wszystkim za zadanie wychowawcze. Miały wstrząsnąć narodem izraelskim, aby naród izraelski powrócił do Boga. Plagi te to były gąsienice, szarańcza, konik polny, larwy różnego rodzaju, które doprowadziły do klęski, że nie było jedzenia. Wszystko popalone, zwierzęta dzikie nawet ryczały, wysły potoki, owce ginęły. Była niesamowita tragedia. Naród izraelski, zamiast zastanowić się, przypomnieć sobie, skąd to wszystko się bierze, szukał jakiegoś rozwiązania. I wtedy dobrze by było, aby wrócili do źródeł. Źródeł w Księdze Mojżeszowej 5, która mówi o klęskach, które spadną na naród izraelski, kiedy oni odwrócą się od Boga, a zwrócą się do szatana. Służba szatanowi jest zawsze niewolniczą służbą. Szatan nienawidzi swoich sług. Wręcz ich maltretuje różnego rodzaju. Nie daje im spokoju, ale ten złośnik robi bardzo złe rzeczy dla ludzi. I Słowo Boże mówi, że zatrąbcie na rogu na Syonie. Pobudka. Zastanów się. Rogi. I trąbienie na rogu oznaczało dzień sądu. Dzień, w którym Izraelici musieli szczególnie zastanawiać się nad swoim życiem, nad swoim postępowaniem. Mieli badać sumienia. Dzień trąbienia, który był przed Jom Kippur, dniem pojednania, dniem sądu, przypominał Izraelitowi, że sąd się zbliża, że to jest dzień sądu nadchodzi. Ty, człowiecze, pomyśl, wróć do Boga. Bóg obiecuje swojemu ludowi Ducha Świętego. Nie pozostawia Pan Bóg Izraelitów na łasce losu. Mówi wyraźnie, wyleję mojego ducha na wszelkie ciało, a wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia, tak iż na sługi i służebnice wyleję mojego ducha. Duch Święty wylany na ludzi miał im pomóc wyjść z tej trudnej sytuacji, w którą sami wplątali się poprzez zwiedzenia szatańskie. Chrystus oferuje Ducha Świętego, który przekona o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Pomoże człowiekowi w nawróceniu. Każdy, kto będzie wzywał
imienia Pańskiego będzie wybawiony. Bóg mówi, wzywaj mojego imienia, a wybawię cię. Bóg daje wybawienie, zbawienie dla człowieka. Dlatego też z przybytku Bożego wypływa dobro. Wypływa źródło żywej wody. To, co Izraelitowi brakowało. Dlatego była katastrofa narodowa, była susza. A z przybytku Bożego wypływa źródło żywej wody. Chrystus apeluje, przyjdź, pij ze źródła czystej wody. Nie musisz udawać się do Egiptu, do Asyrii, pić z tamtych wód. Tu jest źródło czystej wody, czysta nauka, reprezentująca czystą naukę Słowa Bożego. W Bogu znajduje się wspaniałe schronienie i wspaniała ucieczka. Dlatego mając to wszystko na uwadze i przygotowując się na nadchodzące wydarzenia, kiedy to zostanie wylany Duch Święty przed powtórnym przyjściem Chrystusa, kiedy to nastąpią niesamowite wydarzenia, które doprowadzają do tragedii narodowej, ogólnoświatowej tragedii, załamania wszystkiego, że ludzie będą szukali Boga, a Bóg da się znaleźć, daje nam wspaniałe zbawienie, chce nas uratować i chce, abyśmy żyli wiecznie w Jego Królestwie. Dlatego nie odtrącajmy Bożych proroków, nie odtrącajmy Bożego Słowa, nie odtrącajmy Bożego poselstwa, które chce, abyśmy żyli, to żyli wiecznie. Dlatego niech Słowo Boże mieszka w nas, wydaje wspaniałe owoce ku żywotowi wiecznemu. Niech każdego z nas Pan Jezus błogosławi. Amen. Dziękuję.